A co my tu mamy? Kosiarkę naka. O takim oznaczeniu. Niestety kosiarka po kilku latach użytkowania się rozwaliła, mianowicie rozrusznik silink, nie wiem jak to nazwać, silinka, szarpak, o może szarpak, szarpak odmówił posłuszeństwa, pomimo tego, że się na tym w ogóle nie znam. Staram się naprawić i może ten filmik pomoże komuś samodzielnej naprawie. No to zaczynajmy. Odkręciłem dwie nakrętki na klucz 10. Cicho, cicho, coś tu jeszcze trzyma. Myślałem, że wyjdzie od razu. No, podejrzewam, że pod tym jest. Aha, tu jest jeszcze jedna śruba. Będę musiał odkleić naklejkę i odkręcić kolejną nakrętkę. Po odkręceniu tych trzech nakrętek ściągam jakiś talerz. Aha, to jest. Tak w zasadzie o to mi tutaj chodzi. O to mi tutaj chodzi. Tak? Jak widać, tutaj są takie zapadki, które po przekręceniu kółka wychodzą. Były dwie, ale no jedna już niestety wypadła mi niechcąco. Zobaczymy, co jest pod tym, bo właśnie rozkręcam. Rozkręcam właśnie tą część. Cóż my tu mamy? To jest taka zawleczka, nie wiem, czy będzie widać. Teraz włożymy następną zapadkę. Przesmaruję, wyczyszczę, może to pomoże. Zobaczymy. Trochę to wszystko wyczyściłem. Przesmarujemy tawotem te zapadki, żeby to wszystko ładnie pracowało. Zobaczymy, co to da. Dobra, mechanizm złożony. Ładnie wszystko działa, wychodzą zapadki. Nie są zniszczone, bo to metalowe. Nawet widziałem w innych modelach, że są plastikowe i dałem radę. Także tutaj jest wszystko ok. Przesmarowałem tawocikiem. No i dla pewności, jeszcze w tym kielichu, tutaj każdą jedną z tych wypustek troszeczkę poprawiłem. Tutaj od drugiej strony sobie przyłożyłem śrubokręt, młoteczkę puknąłem delikatnie. No, wydaje mi się, że będzie ładnie wszystko działać. Zaraz składam, zobaczymy. Znaczy, czas próby. Miał się odbyć wielki test. Niestety nie wyszło, maszyna nie odpaliła. Szarpa działa, ale o dziwo maszyna nie odpaliła. Nigdy takich numerów nie było. Odpalała za max z drugim pociągnięciem. Przyczyna najprawdopodobniej świeca, bo nie ma iskry. Zaraz zobaczymy. Świeca wymieniona. Maszyna chodzi. Mam, spróbuję pokazać tak tu jedną ręką.